Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj podsumujemy sobie wiadomości z działu piątego, upadek komunizmu. Dział piąty składał się z pięciu tematów, to jest początki opozycji demokratycznej w Polsce, powstanie Solidarności, stan wojenny i schyłek PRL, rozpad bloku wschodniego, początek III Rzeczpospolitej. I zaczynamy od początków opozycji demokratycznej w Polsce. Już w połowie lat 70. XX wieku dało się odczuć fatalne skutki polityki Gierka. Błędne inwestycje i rosnące zadłużenie pogłębiały kryzys. W sklepach coraz częściej brakowało podstawowych produktów. 24 czerwca 1976 roku ogłoszono podwyżki cen żywności. Rozpoczęły się demonstracje i strajki. Największe odbyły się w Radomiu, Ursusie i Płocku. Do stłumienia zamieszek władze skierowały oddziały milicji. I Zomo jednak Gierek zakazał używania broni palnej. Władze co prawda wycofały się z podwyżek, odtąd jednak wprowadzono je stopniowo bez informowania społeczeństwa. Gospodarka nadal znajdowała się w krytycznym stanie, wprowadzono system kartkowy na niektóre towary. Wydarzenia z czerwca 1976 roku, pogłębiający się kryzys ekonomiczny oraz łagodniejsza polityka wewnętrzna władz sprzyjała rozwojowi antykomunistycznej opozycji. We wrześniu 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników KOR, którego głównym celem była organizacja pomocy materialnej i prawnej dla osób represjonowanych. Działacze KORU poddawani byli represjom ze strony władz, stosowano podsłuchy, nękano anonimowymi telefonami, zdarzały się także pobicia. Cele KOR zostały osiągnięte. Ujawnione przykłady łamania prawa w PRL skłoniły jednak działaczy do kontynuowania działalności. KOR został przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Zaczęto rejestrować przypadki łamania praw człowieka w Polsce i informować o nich świat. Powstały także inne organizacje: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa tutaj wydawnictwo, które zajmowało się wydawaniem e, plakatów, broszur, ulotek, artykułów, książek e, bez cenzury e, i dystrybuowaniem ich. E, w taki sposób nieoficjalny, żeby nie użyć słowa nielegalny. Konfederacja Polski Niepodległej, a więc jedna, pierwsza, można powiedzieć, niekomunistyczna nie e, partia e, w prl e, powstawały także wolne związki zawodowe WZZ. Opozycja w końcu lat 70. liczyła jedynie 2000 osób zrzeszonych w różnych organizacjach. Służba Bezpieczeństwa pozyskiwała jednak informatorów, nazywanych tajnymi współpracownikami TV. Na przełomie 1978-1979 roku obfite opady śniegu sparaliżowały cały kraj, co jeszcze bardziej pogłębiło kryzys gospodarczy. Zima stulecia obnażyła słabość administracji i gospodarki PRL. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przybrał wówczas imię Jan Paweł II. Edward Gierek zignorował protesty w Związku Radzieckiego i wyraził zgodę na pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. W czerwcu 1979 roku papież spotkał się z wiernymi. Udział w spotkaniach z papieżem wzięło łącznie 6 milionów osób. I przechodzimy do powstania Solidarności. Sytuacja gospodarcza kraju cały czas się pogarszała. Wiosną 1980 roku kryzys pogłębił się, społeczeństwo stawało się coraz biedniejsze, w sklepach brakowało podstawowych produktów, władze komunistyczne natomiast nie miały żadnej koncepcji wyprowadzenia kraju z ekonomicznej zapaści. 14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Na czele strajku stanął Lech Wałęsa. Strajk stoczniowców został poparty przez pracowników wielu innych zakładów. 16 sierpnia dyrekcja stoczni zgodziła się spełnić postulaty strajkujących. Jednak strajkujący e, przeszli do strajku solidarnościowego, a więc występowali już w imieniu innych zakładów i pracowników utworzono międzyzakładowy komitet strajkowy, na czele którego stanął Lech Wałęsa. Ogłoszono też listę 21 postulatów. Strajk robotników poparła inteligencja, a coraz większa siła strajkujących skłoniła władze do rozmów. 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku Lech Wałęsa oraz wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie, tak zwane porozumienie sierpniowe. Władze zobowiązały się spełnić 21 postulatów. Edward Gierek ustąpił ze stanowiska nowym pierwszym sekretarzem, został Stanisław Kania. 17 września 1980 roku w Gdańsku odbyło się zebranie delegatów z całej Polski. Utworzono wówczas niezależny samorządny związek zawodowy NSZZ Solidarność. Przewodniczącym został Lech Wałęsa. Legalna działalność Solidarności trwała 15 mies miesięcy, a czas ten nazywany jest karnawałem. Społeczeństwo cieszyło się bowiem licznymi swobodami obywatelskimi. Czas rozkwitu Solidarności to również czas kryzysu PZPR. Polskie dowództwo wojskowe już od września 1980 roku zaczęło opracowywać plan siłowego rozwiązywania solidar rozwiązania Solidarności. Władze Związku Radzieckiego były zaniepokojone sytuacją w Polsce, narastał strach przed interwencją ZSRR w Polsce. Polscy komuniści zaczęli utrudniać działanie Solidarności. Nie respektowano umów podpisanych z komitetami strajkowymi w lutym 1981 roku nowym premierem został minister obrony narodowej, generał Wojciech Jaruzelski. Kościół katolicki w czasie PRL jednoczył społeczeństwo i dawał nadzieję. Ogromnym autorytetem cieszyli się Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński. 13 maja 1981 roku turecki terrorysta Mahmed Ali Akça dokonał zamachu na papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Rzymie. Papież przeżył jednak został poważnie raniony. 28 maja 1981 roku zmarł prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Stan wojenny i schyłek PRL. Kolejne miesiące 1981 roku nie przynosiły żadnych zmian. Sytuacja gospodarcza kraju stawała się coraz bardziej tragiczna. Prowadzono system kartkowy niemal na wszystkie produkty spożywcze oraz na wiele innych produktów, np. Na, na proszek do prania i mydło. Władze komunistyczne atakowały w propagandzie Solidarność, prowokowały strajki oraz tłumaczyły społeczeństwu, że zły stan gospodarki spowodowany jest działaniami opozycji. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku nielegalnie wprowadzono stan wojenny. Nielegalnie władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Wron, której przewodniczył generał Jaruzelski. Stan wojenny zawieszał działanie związków zawodowych, delegalizował część organizacji społecznych, zawieszono działanie Solidarności, ogłoszono dekrety przewidujące wieloletnie więzienie i konfiskaty mienia za jakąkolwiek działalność opozycyjną. Rozpoczęto masowe aresztowania, internowano liderów Solidarności, przerwano łączność telefoniczną. A po jej wznowieniu podsłuchiwano rozmowy. Kontrolowano także korespondencję oraz wprowadzono cenzurę. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało dyplomatyczne protesty państw zachodnich, które jednak nie podjęły bardziej zdecydowanych działań. USA nałożyły na Polskę sankcje gospodarcze, które dodatkowo spotęgowały kryzys ekonomiczny. W 1983 roku przyznano Lechowi Wałęsie pokojową nagrodę Nobla. 16 grudnia 1981 roku siły milicji i wojska przy użyciu broni palnej spacyfikowały strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Solidarność rozpoczęła działalność konspiracyjną, odrzucono postulaty, postulaty przejścia do działań zbrojnych, podjęto decyzję o stawianiu oporu cywilnego. W 1982 roku powstała Solidarność walcząca, która była odpowiedzią na bezwzględne działania komunistów. Społeczeństwo. Tym samym zniechęciło się do jakichkolwiek działań politycznych. Demonstracje nie przynosiły żadnych rezultatów, uczestnicy byli represjonowani, a władze nie szły na żadne ustępstwa i nie negocjowały z opozycją. 22 lipca 1983 roku oficjalnie zniesiono stan wojenny, władze poinformowały o znormalizowaniu sytuacji w kraju. Wydarzenia z lat 1981-1983 całkowicie podważyły zaufanie społeczeństwa do władz. Komuniści stworzyli alternatywę dla Solidarności. W 1984 roku utworzono zależne od władz ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych OPZZ. Rozpad Bloku Wschodniego W 1981 roku prezydentem USA został Ronald Reagan, który był wrogiem komunizmu. Rozpoczął on budowę amerykańskiej armii, kładł duży nacisk na rozwój techniki militarnej. Amerykanie udzielali pomocy krajom, w których toczyły się walki z komunistami. W latach 1979-1989 toczyła się wojna w Afganistanie. Dzięki pomocy USA zakończyła się ona wycofaniem wojsk radzieckich. W 1985 roku pierwszym sekretarzem KPZS został Michał Gorbaczow, który podjął próbę reform kraju. Związek Radziecki nie był już w stanie wspierać państw socjalistycznych w Europie. Gorbaczow nakłaniał przywódców krajów komunistycznych do negocjowania z opozycją. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku, w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 czarnobylskiej elektrowni jądrowej doszło do awarii. Wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. Awaria ukazała katastrofalny stan kraju oraz skalę manipulacji ze strony władz. Pozycję władz w krajach komunistycznych osłabił panujący w nich kryzys oraz uzależnienie od pomocy ze strony Zachodu. Prowadzenie otwartych represji wobec przeciwników politycznych stało się dla władz niemożliwe. Także w Związku Radzieckim dzięki reformom Gorbaczowa stopniowo wykształcała się demokracja. W 1989 roku po raz pierwszy odbył się zjazd deputowanych ludowych. W 1990 roku Gorbaczowa wybrano pierwszym i ostatnim prezydentem Związku Radzieckiego. Wbrew założeniom polityka demokratyzacja kraju nie umocniła ustroju komunistycznego, lecz przyspieszyła jego upadek. Sukces Solidarności w Polsce sprawił, że także w innych krajach zaczęto domagać się przemian. Przez całą Europę Środkowo-Wschodnią przeszła fala rewolucyjnych zmian. W ich następstwie wiele państw odzyskało suwerenność. Wprowadzono systemy demokratyczne, a proces ten nazywamy jesienią ludów. Do demokratycznych przemian doszło w Polsce, Czechosłowacji, Bułgarii, Albanii i na Węgrzech. W 1990 roku Litwa jako pierwsza Republika Sowiecka ogłosiła niepodległość, podobnie postąpiły kolejne kraje Łotwa, Estonia, Gruzja i Ukraina. 19 sierpnia 1991 roku politycy przeciwni demokratyzacji Związku Radzieckiego zorganizowali zamach stanu. Gorbaczow został uwięziony, na wolności pozostał jednak największy zwolennik przemian, to jest Borys Jelcyn. Zamach stanu zakończył się niepowodzeniem. 8 grudnia 1991 roku delegacje Związku Radzieckiego Ukrainy i Białorusi podczas spotkania w Puszczy Białowieskiej podjęły decyzję o rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Powołano w jego miejsce wspólnotę niepodległych państw. 28 czerwca 1991 roku w Budapeszcie podpisano protokół rozwiązujący Radziecką Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, 1 lipca tego samego roku w Pradze rozwiązano Układ Warszawski. I początek III Rzeczpospolitej. Pod koniec lat 80. XX wieku sytuacja PRL stała, stale się pogarszała. PZPR nie była w stanie zaproponować nowych rozwiązań politycznych, trudna sytuacja gospodarcza wywołała kolejną falę protestów w maju i sierpniu 1988 roku. Generał Czesław Kiszczak zaprosił Lecha Wałęsy do podjęcia rozmów w ramach Okrągłego Stołu, ich celem miało być rozwiązanie problemów politycznych i ekonomicznych. Od lutego do kwietnia 1989 roku trwały rozmowy pomiędzy przedstawicielami władzy strona koalicyjno-rządowa pod przewodnictwem generała Czesława Kiszczaka, a opozycją strona solidarnościowo-opozycyjna pod przewodnictwem Necha Wałęsy. Obradowano w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie, transmitowano je także w radiu i telewizji. E, równolegle z obradami Okrągłego Stołu trwały narady w Magdalence. Sam Okrągły Stół miał symbolizować taką równość wszystkich obradujących. Po dwóch miesiącach negocjacji 5 kwietnia 1989 roku zawarto układ zwany kontraktem. Władze zgodziły się przywrócić urząd prezydenta, zaplanowano częściowo wolne wybory do Sejmu. Strona rządowa zagwarantowała sobie 65% miejsc i całkowicie wolne wybory do Senatu. 17 kwietnia 1989 roku władza wyraziła zgodę na ponowną legalizację Solidarności. 4 czerwca 1989 roku miały odbyć się częściowo wolne wybory z udziałem antykomunistycznej opozycji. Władza komunistyczna liczyła, że e, opozycja, Solidarność, nie zdąży przygotować się do wyborów w tak krótkim czasie. Jednakże przy frekwencji 62% wybory zakończyły się całkowitym zwycięstwem Solidarności. Która uzyskała maksymalną do uzyskania, czyli 35% miejsc w Sejmie oraz 99 ze 100 miejsc w Senacie. Posłowie i senatorowie, wybrani z listy Komitetu Obywatelskiego, utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny OKP. Prezydentem, zgodnie z umową w Magdalence, został generał Wojciech Jaruzelski, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe 19 lipca 1989 roku. Jednakże przywagą jednego głosu. Wielu członków PZPR bowiem nie popierało kandydatury Jaruz Jaruzelskiego i głosowało przeciwko niemu. Komuniści z ZSL i SD porozumieli się z OKP. Wyznaczony na urząd premiera generał Kiszczak nie uzyskał poparcia w Sejmie i nie zdołał utworzyć rządu. W takiej sytuacji premierem został Tadeusz Mazowiecki, kandydat wyznaczony przez Lecha Wałęsę. Skład nowego, niekomunistycznego rządu Sejm zatwierdził 12 września 1989 roku. Tego samego dnia Tadeusz Mazowiecki wygłosił ekspoze, w którym przedstawił program rządu. Głównym celem było wyprowadzenie, wprowadzenie w Polsce systemu demokratycznego. 29 grudnia 1989 roku przyjęto nazwę państwa Rzeczpospolita Polska, przywrócono także w godle orła w koronie. Rząd zlikwidował cenzurę, zmieniono nazwę milicji na policja. Usunięto z konstytucji zapis o przewodniej roli PZPR i nierozerwalnym sojuszu z ZSRR. Rząd Mazowieckiego miał charakter koalicyjny, składał się z OKP ZSL i SD oraz części przedstawicieli PZPR. Odbudowywane po lata komunizmu państwo zaczęto nazywać Trzecią Rzeczpospolitą. Dziękuję za uwagę.